Hej, witam was serdecznie, jestem Itann, a to będzie prosta gra Alone in Home, którą podesłał mi Konrad, abym po prostu zobaczył jego dzieło. Tak więc, bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. Noc pierwsza, godzina 12. Gra jest dosyć prosta, więc raczej tutaj nie możemy się spodziewać zbyt dużo, ale myślę, że możemy spokojnie się przez chwilkę pobawić. Dobra, zamknijmy sobie te drzwi. Czy coś na kamerach będzie widać? Generalnie w grze, z tego co się dowiedziałem, wcielamy się w rolę jakiegoś ochroniarza, żeby móc tutaj zabezpieczyć jakąś willę. Gra będzie oczywiście też dostępna na Steam niebawem. Na chwilę obecną mam ją, bo po prostu podesłał mi ją Konrad. What the fuck? Już tak szybko? No, strasznie szybko. Ale okej. Spróbujmy jeszcze raz. Generalnie to mi się tak troszkę kojarzy połączenie z... Dobra, to zamkniemy. Kojarzy mi się połączenie trochę z Boogeymana oraz Freddy'ego. Ale nie wiem, mogę się mylić. Chciałbym tam pójść? Nie, nie mogę. What the fuck? Okej, no zacząłem się przysłuchiwać temu, co tam mówił na temat tych baterii. Okej, no zapowiada się ciekawe. Gra jest naprawdę prosta, ale nie trzeba przecież wiele, żeby stworzyć fajną grę. Mogę tam wyjść? Chyba nie mogę. Okej, tam się pokazał. Jakiś taki dziwny, półokrągły pokój. Na lewo już się nie mogę kierować. No tutaj ten klik chyba jeszcze coś nie domaga. No i tak naprawdę co tutaj mogę robić? Na chwilę obecną, no chyba niewiele. Okej, no ale to jest jeszcze wczesna wersja gry, więc miejmy nadzieję, że Konrad tutaj troszkę jeszcze się pobawi z tą grą i będzie całkiem ciekawa w przyszłości. Jak na razie dwa razy zginąłem, ale na chwilę obecną też nie mogę za bardzo więcej tutaj robić. Chciałbym się tam wybrać do tych pokoi pozostałych. Nie wiem, może Konrad jakiś jeszcze mały tutorial. W końcu jeszcze można dużo rzeczy sobie tutaj dopracować. Ale trzymam kciuki, że uda ci się doprowadzić tą grę do końca. Okej, jesteś przy jakimś komputerze. Chciałbym generalnie tam wyjść. Sprawdzić, co tam się dzieje, ale niestety nie mogę. Taki peszek. Okej, no na razie byśmy zostawili to na tym etapie, co jest. Miejmy nadzieję, że z czasem Konrad tutaj właśnie dorobi kilka ciekawych elementów tej gry. I dasz mi znać, jak już będzie reszta gry do przejścia. What the...
Dobra. No właśnie. Na zakończenie. I po prostu, Konrad, dasz mi znać, jak już gra będzie finalnie zrobiona. Wtedy sobie ogram ją jeszcze raz. Tak więc dzięki za oglądanie tego krótkiego materiału. Trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia w kolejnych grach. Hej.